Siemaneczko, witam wszystkich w 31. części Let's Play Dragon Age Inkwizycja. Przypominam, że ostatnio zaczęliśmy questa z tym dziadkiem. Znaleźliśmy chyba bodajże jakąś kartkę i ostatnio nie wiedzieliśmy, jak to zrobić. Teraz już wiem. Trzeba 3 razy obiec ten posąg i wtedy wyjdzie nasz dziadek. Dobra. Panie dziadku, niewrażliwość. Odporność na zimno. Ojej. Odporność na zimno. To troszkę szkoda. Ale myślę... No warik. To będzie skuteczniejsze. A nasz przyjaciel... Może spróbujemy z tym? Solas niech tam robi swoje i tak się za bardzo nie przyda. Nie, dziadek nie jest parny, zresztą jest w pojedynkę. Więc no, będzie tłamszony w zarodku. Przez moich wojowników. O, jeszcze żyjesz? Jeszcze tam żdychasz. Już. Okej, zadanie ukończono, świetnie. Cieszę się niezmiernie. Przeszukajmy tego dziadka. Fajnie. A i ostatnio też wykorzystałem... Znaczy ostatnio, między odcinkami wykorzystałem sobie jakiś amulet dla Solasa, który dał mu jeden punkt do rozdania. A to może być dosyć fajna i interesująca rzecz. Co nam to daje? To oczywiście, że w to ciśniemy. Sobie tą zamieć wyszkolimy, to będzie kozak. Dobra, trochę martwi mnie, że nasz szary strażnik jest ciężko ranny w sumie. Tak, gdzie my teraz chcemy iść? Może tu? Może tu? O kurde, najemnicy, czyli tam będzie pewnie coś takiego jak ta jaskinia z apostatami, z magami, której było niezbyt ciekawie, więc może tutaj chodźmy. Co? Ja bym się przeszedł i sobie ten obóz odblokował, bo w tej części w ogóle nie mamy obozu w pobliżu. A to nie są dobre wieści. Martwi mnie to, że tu wszędzie są góry. A droga kieruje mnie w kierunku tych pieprzonych najemników. I to akurat mi się w ogóle nie podoba. Okej. Grzyb głębinowy. No dobra. Umocnione pozycje, tak? Kogo my tu mamy? Łucznik banitów. Ochroniarz banitów. A no, że... Ojej. Sporo ich tutaj. A to mi się w ogóle nie podoba. Ja sobie od razu zapiszę. Poczekajcie tu na mnie. Ja bym chciał ich ściągnąć tu w pojedynkę. Znaczy, pojedynczo. Co? Zainteresujesz się mną? Tutaj nic mi nie zrobicie, cwaniaczki. Ale nie wycofuj się, gościu. Ała. Fuck. Oh shit. To bolało. Nie.
to jednak nie przyniosło skutku, który bym chciał. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jezu, ci łucznicy mają chory damage. Bez kitu. Co tu się wyprawia? Skoro łucznicy są tacy twardzi, to może... O, najwyższa pora ich zdjąć. Dobra. Wy się tam zatrzymajcie w miejscu. Ja bym chciał... Znam się tymi łucznikami. Właśnie, już tacy twardzi nie są. Dobra, dawaj, dawaj. Okej, skitraj się. No, Solas, nie wydurniej się. O, może wybuchowa strzała? Czemu by nie? No i to teraz cwaniaku. Trochę nas to zaboli. Ale gość upadł. O, i tam jeszcze jakiegoś zamroził Solas. Świetnie. Ale nie uciekaj. Uciekaj, stary. O, Jezus, jest zamrożony. Zamrożony, skubaniutki. Dobra. Jakby się udało go jeszcze sprzątnąć. Nie chowaj się tam, ty łajzo. Ty cholerna łajzo. Dobra. No kurwa, on się pewnie tam wyleczy. Coś cholera wie. Temu nic nie zrobimy. Temu nic nie zrobimy. Trochę mnie martwi to, że nasi wojownicy tak są z tyłu. Ja bym ich bardzo poprosił jednak tutaj. Nie chcę, żeby ci wojownicy się nagle postanowili rzucić na mnie. A ja jestem bez wojowników, ale... Ale bardzo bym prosił o stanie w miejscu. O. Ten tutaj się zbliża. Nic nie. Fuck. To jest łucznik. Oh shit. O nie. Ten łucznik tam wstaje. I to mi się akurat absolutnie nie podoba. Solas uścisk zimy. Czy może zamieć? Może skup się na zamieci. Warik, czas na miksturkę. Jak oni tutaj stoją? O w mordę, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. O, odpieprz się od mojego maga, stary. Odpieprz się od mojego maga. Mój przyjacielu, weź sobie miksturkę. Dobra. Oh shit. Shit, żeby to nie był tylko czasami pogrom. Dobra. O, ty leżysz sobie. Okej. Okay. Możesz rzucić jakąś ciekawą zamieć? Możesz rzucić tam zamieć. Tam mi się przyda na 100%. Żeby nas tutaj czasami nie dobiegł z kubaniówki. Dobra, ten idealnie padł. Zajmijmy się tym kubańcem. Fuck!
O, nie zrobisz teraz z tym nic? Zrobisz. Zrobisz. Zajmij się. Nie, czekaj. Ile on ma w ogóle życia? Fak, nie zob. O kurwa. Ile on ma życia? Dobra. Zajmij się tym. Warik też tym. Łucznicy niech lepiej ponownie nie przeszkadzają teraz. Dobra, pięknie, nie żyje. O, ty. A Jezus. Dobra. Pięknie, wszyscy. Chyba na razie wszyscy. Co tam jeszcze łazi? A, ma Bari. No proszę. Okej, oberwaliśmy po dupie. Tarcza. Ciekawe. Oberwaliśmy porządnie po dupie, ale nam się udało. Jakaś zbroja w ogóle. Tarcza przede wszystkim. 14. A my co tutaj mamy? O, 12. I ojej, wymagany przedmiot. A to mamy, to zdobyliśmy, sorry. To w takim razie bierzemy to, bez gadania. O, bo to ma takie bonusy. I naszemu przyjacielowi możemy dać w sumie tą tarczę. Dobra. I coś tam jeszcze zdobyliśmy? A, zbroję, tak? Ciężka zbroja. O, mój bohater. Od którego to jest poziom? Od 9. To lipa. Dobra, takie buty. Shit! Skąd tu się niedźwiedź wziął? Oh, God! O, matko jedyna. Wari, strzelaj do niego, proszę cię. Jezus, teraz okaże się, że niedźwiedź nas dobije. Ale to by było niefajne. Warik, kurwa, naprawdę? Nie masz już czym strzelić? Stary, dawaj tą zamiecią, do łudu. Zginiemy tutaj. Odpieprz się, od... Dobra, wziął skórkę na czas, świetnie. Okej, dobra, padł. 28 ekspa, super. Za niedźwiedzia, który mógł teraz nas zabić. Ale wyczaił moment. Zobaczył, kiedy jesteśmy najbardziej osłabieni i nas zaatakował. Nie sądzę, żeby on tu się pojawił bez przypadku. Miejmy, nie no, tam w sumie jeszcze w środku jest Mabari i nie wiadomo, czy nie ma innych przeciwników. Właśnie, tam w środku mogą być inni przeciwnicy. Jeszcze może bym sobie zapisał, tak co? W ogóle gdzie jest? Nie no, jestem daleko, daleko od najemników w sumie. Znaczy od tej głównej bazy. O, chciałbym się dostać na górę. Okej. Zobaczymy, co tam łucznicy mieli ciekawego przy sobie. O, ci łucznicy byli naprawdę niebezpieczni, zwłaszcza tych dwóch pierwszych. Walili poważne obrażenia. Ale się udało. Ale się udało i to się liczy. Dobra. Widzę, że już tutaj idzie 4 Mabari. To dosyć w sumie mocne Mabari. Okej. Dobra. Skupmy się najpierw na jednym, co?
Ej, panowie. Panowie. Nie, no dobra, ty tutaj zostań. Tu. Solas. Nie wydurniaj się. Dobra, pięknie. Okej, dobra, weź może jednak mi stówkę, co? Nie chciałbym cię stracić w głupi sposób. No po prostu super, dobra, ale już chyba tutaj więcej przeciwników nie będzie. Przynajmniej po cichu mam taką nadzieję. Bo to by nie było zbyt fajne. Weźmy to, dobra. Jest tu coś jeszcze? W sumie nie, ale tutaj chyba niedaleko. Nie no, w sumie daleko. Ale już jesteśmy w dobrym kierunku, żeby iść do obozu. Co tam jest? Super, coś odkryto. Dobra, tylko żeby nie było przeciwników. Bo mamy bardzo mało nic. Figurek leczniczych. Gdzie ty kurwa jesteś? Cicho z przemytników lirium. Macie stary pogrzało. On jest w pojedynkę, jest w pojedynkę. A dupa, on tu wcale nie jest w pojedynkę. Skurwiel. Dobra, ale nie żyją. Co to miało być w ogóle? Jeszcze nic nie wydropili po sobie. Chamy jedne. O Jezus, tam są kolejni, kurwa. Dobra, zapiszmy sobie. No nie, serio? O Boże, jedyny ten obóz będzie pewnie... O shit. O shit, nie no, ja teraz... Nie mam ochoty, szczerze mówiąc, z nimi za bardzo walczyć. A gdybym ja po prostu wziął konia i przejechał się przez ich tereny? To by było ciekawe. Zapiszmy sobie. Wezwijmy sobie konika. Aha, teraz skubaniec oczywiście nas zaatakował. Świetnie. Po prostu świetnie. Nie no. Nie wiem, czy to nie jest potężniejszy obóz od poprzedniego. Super, znowu nas zaatakowali. Cała ekipa robi taktyczny odwrót. Mam na myśli cała, to mówię... O Jezus, to mówię cała. Zbugowana kamera jebcie. Pieprzony filar mi tu będzie przeszkadzał. Pewnie łucznik nas zauważył, co? Pewnie tak, dobra, walić go. Okej. Okay. Wszyscy! Solas, ty tam zaspałeś? Czy co ty tam robisz? Tu. Już tam czasami nie próbujcie iść naprzód. Już tam nie kombinujcie. Dobra. Okej. Okay. No i dobra, spróbujemy się przerąbać. Spróbujemy przebiec przez te tereny. Mam nadzieję, że ten obóz nie leży. Mój obóz nie leży w środku ich obozu. Będzie katastrofa. Ale nie, chyba tak nie jest. Mój obóz pewnie będzie na górze. A tam powinno być w miarę bezpiecznie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dokładnie tak. Dokładnie tak jesteśmy, dobra. Zajebiście. Oh shit, załóżmy tu obóz. Tam się kręciły dwa miśki.
może rozwalić te misie? Żeby nam później nie wchodziły w drogę? Jezus, 12 tysięcy życia? Znaczy, nie spojrzałem ile miał tamten. Duży niedźwiedź, na pewno miał mniej, bo to są duże niedźwiedzie, a tamten wcale nie był duży. Nasza ekipa coś nam tu zamierza pomóc? Wracaj się. Czemu nie robisz żadnego obrażenia? No, niedobrze. Ej, Weskitu, coś mi tu nie pasuje. Ewidentnie coś mi tu nie pasuje. Nie no, robimy ją obrażenia, ale... 12 tysięcy życia? Serio? Serio? To przecież to będzie twardsze niż ten cały obóz. Kurde! To zaraz mi zabiją. O, serio? Nic już więcej nie macie? Ty masz ciągle zamieć. Czemu ty masz ciągle aktywną zamieć? Nie to, żebym narzekał, broń cię, Panie Boże. To jest bardzo interesujące. Dobra, dobra, damy radę, damy radę. Zrobimy najpierw jednego. Zrobimy najpierw jednego. Kurwa, oni mnie przewracają cały czas. I trzeci jeszcze tu się zrespił. Przecież go nie było tu trzeciego. Pierwszy. Ty z mojego obozu? Mikstura, stary. Tak, bardzo chętnie. I w tego, co ma najmniej życia. 5000. Tak, dokładnie w tego. Warik oczywiście nic nie może. Aha. Dobra, walnij sobie, ty też mi skórkę, stary. W taki głupi sposób nie padł czasami. Dobra. Już nas... Najgorsze jest to, że one nas przewracają cały czas. Praktycznie nic nie możemy zrobić. Stary, tam go tam czasami nie umieraj. O, oh, shit, 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 shit. To mi się nie podoba. Ej, no bez kitu. Bez kitu to nie będzie fajne starcie. Absolutnie, no zostało mu 2,5 tysiąca życia. Jezus, dlaczego on nie może swoich zdolności tak często używać? Czy on po... A nie, on używa je pewnie wcześniej niż... niż ja mu wydam polecenie. No wiem, że... Oh, shit, rzeczywiście mało zdrowia. Dążysz? Pięknie. Pięknie, pięknie. Nie dużo mu zostało HP, no proszę, zabijcie go. Trzeba się nie martwić, że kończą nam się mikstury. A te misie są nieśmiertelne. Czy ja mogę tu wrócić i na przykład odnowić sobie życie? Nie. To było głupie. To było bardzo głupie, ale padł pierwszy misio, super. Super. Tak, skupcie się na tym, co ma 7000 życia jeszcze. W mordę. No. Chyba, stary, nie zamierzasz tu umrzeć. Właśnie, dobra. Okej. Okay. Dobra, ale tak zaraz umrzemy. Chociaż jeszcze mamy trochę tych miksturek. Nam się szybciej życie regenerować. No, ale mamy tylko 3. To wcale nie jest za dobrze. O kurwa, a nie.
Jak nie mogę mu rozdać tych miksturek teraz? Oh shit! No musimy się nim wycofać. Musimy się nim wycofać. Dobra, Solas. Który ma mniej HP? 5000, 9000, no zajebiście. No po prostu zajebiście. Sprawa w ogóle nie jest dobra. Tego. I odsuń się stamtąd, odsuń się. Odsuń się, stary. Dobra. Odsuń się. Oh shit. Dobra. Jeszcze raz zamieć, poproszę. 8000 na tego oczywiście. Jak tam stoisz, nie najgorzej. Dobra, nie widzicie? Słabo się przygotowałem do walki, nie dałem mu tych mikstur. I mam po prostu problem. Co ty? Tam się czasami nie poddawaj, stary. Dobra, zaraz padnie drugi misio. Okej. Już niedużo zostało. Padaj, po prostu umrzyj. Jedna prośba, umieraj. Dobra, pięknie. Padł. Okej, dobra, świetnie. Widzę, że tu korzystacie ze zdolności. Teraz został jeden pieprzony dzisiaj. Oh shit, powalił mnie. Nie dobrze, spróbujemy go od tyłu dać w takim razie. Dobra. Okej, come on. Dobra, teraz mówię paść, misio. Tam mamy około 2000 życia. No. O matko, ta walka była jeszcze trudniejsza niż z tymi najemnikami pseudo. Stary. Już teraz do głowy nie przyszło coś głupiego. Dobra. O matko. To była naprawdę ciężka walka. Co oni tu mają ciekawego? Pazury wielkiego niedźwiedzia. To pozbierajmy to, bo to jest w sumie cenny lucik. Bo to nie byli łatwi przeciwnicy na nasz obecny poziom. Zwłaszcza jeśli jest trójka przeciwników. Najgorsze jest to, że oni mają w chuj życia i jeszcze spamują tymi powaleniami. I to jest naprawdę... O, zadanie zakończone, świetnie. Dobra, ale na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, więc wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie znak po sobie. Oczywiście możecie też zalajkować fanpage'a, jeśli tylko chcecie. Więc trzymajcie się, cześć.